Wszystko YouTube, mamy 11 listopada, ja właśnie jestem na parkingu na dworcu głównym w Poznaniu. Razem z Rafałem Grabowskim z kanału Grabowski Fitness organizowaliśmy sobie taki spontaniczny wyjazd do Poznania. Nie wiem dokładnie co będzie w planie, ale pewnie jak to na naszych kanałach trening, jakieś dobre jedzenie, jakieś zjedzanie, taka jednodniówka. Także przyjechałem trochę wcześniej, uprzedzony tym, że mam w tradycji czasem się spóźniać. Do Rafała mam jeszcze 20 minut, także idziemy na pociąg go odebrać. Jeżeli się nie mylę, Rafał jedzie dokładnie tym pociągiem, który zawita do Poznania o 9.34. Także mam jeszcze trochę czasu, zdążę pójść po kawę, no i go odebrać. Lecimy. Wszyscy ci ludzie przyszli przywitać Rafała. Dwie minutki i wjeżdża. Także widzicie, jak bardzo udany hangout. Super pozytywny odzew. Pozdrawiam. Okej, gdzie jest ten Ruby Przystojniak? Bo już zajechał. I nie wiem, w którym wagonie. Idziemy go szukać. Jest! Siemano. Ok, jesteśmy już z Rafałem, czekamy sobie na taksóweczkę, jedziemy na siłownię, gdzie? Citizen, tak? Tak. Dość małecki tam trenuję. W każdym razie nic nie jadłem, Rafał jadł swoją owsianeczkę. Jeszcze chcę jakieś węgle przyjąć przedtreningowo, ale ja się raczej w to nie piszę i zaliczę trening na czczo. Ty masz deload, czy co? No niby deload, ale to dzisiaj zrobię normalny trening busku, bo też robiłem i po prostu w przyszłym tygodniu trochę lżej sobie. Szanuję. Ale robisz to, co tak zaplanowałem, tak? Takie full body. Tak jest. No, ja mam nowy plan od trenera i już zacząłem go testować, ale dzisiaj tak spontanicznie zrobię sobie nadprogramowy trening. Mam w planie 6 dni treningowych, to będzie 7, żeby nadrobić to, co dzisiaj będę jadł, a będę jadł dużo rzeczy, mimo to, że jest redukcja, ale trzeba sobie uczcić to, że jest, uwaga. Pewnie 100 dni? Nie, 3 miesiące. 3 miesiące, równo 3. Tak, 100 dni byłem u trenera, gdzie tu jest film. Jak byłem na studniówce razem z trenerem, sobie robiliśmy martwe ciągi, a dzisiaj jest 3 miesiące do zawodów, równiutko 11 lutego. Mogliście poloneza zatańczyć jak studniówkę. Okej, dotarliśmy. Warto dodać, że już jest po godzinie 10. Ja siłownia z faktu, że dzisiaj jest święto, jest czynna tylko do 12, także mamy niespełna 2 godzinki na zrobienie treningu, a potem lecimy może na rogale. Hech, święto marcińskie. Oh yeah, let's take a trip, just sit back and
light a slip with this and don't slip on a funky dope track. Jump back, strapped with a fat Buddha sack and a 7-8 black. Go clean, gangsta lean, I got green, but I serve dubs like it ain't no thing. I hang with OG players, don't set trips for you, might get what we call the rat pack. I don't slack when it come to street, I kick real G-funk to a gangsta beat. It's so sweet when you got money to spend. I got a proper big filth and a fly big fence. I make ends, spend my dough on no foe. That's how it is and that's how it goes. Act like you know when I creep real slow, giving love to them players that I know is real. Steve, Steve, just a nigga was a seed. Only thing promised to me was the penitentiary. Still ballin', rotting on these niggas cause they lame. In a 6-1 Chevy, still heavy in this game. Can you feel me? Blame it on my mama, I'm a thug nigga. Before the sun rise, quicker than the drug dealers. Tell me if it's on. Nigga, then we first up on bust on these bitch made niggas. Sit them up, west side. Ain't nobody love me as a broke nigga. Finger on the trigger, Lord, forgive me if I smoke niggas. I let my female strap, the fucker from the back. I get my currency stack. California's where I'm at. Riding, pass by while these niggas wonder why I got shot but didn't die. Let them see who's next to try. Did I cry? Hell nah, nigga, tears shed. For all my homies in the pen, many peers dead, niggas still born. This how we do. We make a move and act the fool while we up in the club. This how we do. Nobody do it like we do it, so show us some love. This how we do. We make a move and act the fool while we up in the club. This how we do. Nobody do it like we do it, so Steve, Steve, Steve. Everybody wanna see us dead. Two murdered on the front page. Shot the death bullets to the head. Niggas holler out my name in a similar way. Motherfuckers know I'm coming, so they run into their graves. Watch, swoop down with my nigga from the back. Easy, don't give a fuck when you coward niggas damn blast. Keep pumping, ain't worried about nothing. Busters thought we was fronting, so reloaded, keep going. Drop on tools with a quickness, and they got no cure for this sickness. I get paid for the way that I kick this, like a G-star, an OG-star. A real player named Easy, and I live my life straight crazy. Don't need no punk fools paying me, and broke groupies and hoochies don't faze me. I take two steps back and release myself to put platinum and gold on the record shelf. I don't brag, but I tell it like it's straight up. Jesteśmy już po jedzeniu, ja jestem powiedzmy właśnie po pierwszym posiłku. Która mamy godzinę, Rafał? Sprawdzisz? 13.48. 13.40. No, także pierwszy posiłek prawie o drugiej. W tej restauracji z Dolni jadłem taki gigantyczny placek ziemniaczany z mięsem gulaszowym, ogórkami kiszonymi i pomidorami. Jak na placek ziemniaczany, naprawdę petarda. Było w tym menu masa, ale niespecjalnie się najadłem. Więc trzeba będzie uzupełnić jeszcze te kalorie. Na pewno rogale świętomarcińskie. I coś jeszcze, jak widzicie, zebrało się tu bardzo dużo ludzi. Tu jest jakiś, nie wiem, bieg, czy pokaz, czy przejazd, cholera wie co. Ale teraz Rafał jeszcze powie, co on jadł. Dobrze, że przyszedł, Rafał, Krawcio. Rumsztyczek wołowy z jakim sadzonym. Ostrze. No? Ja jadłem rumsztyk wołowy z jakim sadzonym, z ziemniakami, burakami, jeszcze jakaś sałatka była chyba z rukoli, albo to rozpompa. Buraczki tam miałeś jeszcze. Były buraczki, tak, i rukola z pomidorami z ostrym, balsamicznym bodajże. Smakował ogień. Porcja taka, że jeszcze mam miejsce na rogale. Na masę to nie było, ale ocena ogólna Herkulesa i Grabowskiego tak na piątek, na piątkę, no 4,5 spokojnie. Smakowo, cenowo, no polecamy. Z Dolni na ulicy Piekary. Tak, tak.
No, co tam? No A ty? Może tak, gdzie jesteś? A, dobra, zaraz podejdę. No, elo. Okej, odnalazłem już Rafała. Tak jak widzieliście, przez chwilę rozmowa przez telefon. Zgubiliśmy się, bo chciałem nagrać kilka ujęć z tej nie parady, żeby się marszu. Z tego marszu. No i teraz właśnie realizujemy plan pierwotny, czy idziemy jeść rogale i pić kawkę. No. Szkoda, że nie można kawy z białkiem jeszcze zamówić w restauracji, ale to... Z solonym karmelem. Jeszcze nie ten etap, ale Polska zmierza w dobrym kierunku, tak zdecydowanie. Jest. Albo wyobraź sobie taką schizę, że siedzisz w koście, pani ci robi kawę, no. I ty jedziesz taki woreczek z białkiem i mówisz, ej, weź mi to do sobie. Ona pomyśli, że jakiś koks do kawy. Okej, okay, w końcu jakieś ładne rogale, wcześniej były takie trochę szczerze przypalone. Także pierwsze rogale świętobarcińskie z jakąś później kawkę ze Starbucksa na wynos i recenzja pierwszego, bo pewnie zjemy kilka, a przynajmniej ja tak chcę. Okej, okay, i pierwsze rogale świętomarcińskie właśnie wjechały. Kupiliśmy tam sobie tym straganie. No i wymyśliłem ciekawy pomysł, jak sobie zorganizować kawę bez szukania Starbucksa, bo nie mam już tyle czasu. W Żabce mają takie stoliki, także śmiesznie. No, kawka, rogale. Na razie po jednej sztuce. Rafał nigdy w życiu nie jadł, także może niech on skosztuje pierwszy i coś tam może powie na bieżąco. Jesteśmy niestandardowo w Szabce na kawie i na świętomarcińskim pierwszy raz będę próbował, także będzie realna reakcja. Ma prawo mi to w smaku przypominać smakowca? No tam jest smak. Ma prawo jak najbardziej. No dobre, nie? No, także dłużej już nie wytrzymam, też zabieram się za jedzenie. W tej cukierni upolowaliśmy drugie rogale, takie malutkie, zaraz zobaczycie. Recenzja właśnie kolejnych świętomarcińskich nadchodzi. Kolejny rogal, naprawdę drobny, dosłownie połowa tego wcześniejszego. Tam z Rafciem sobie nagrywam. Smaku lepszy. Moje smaku taki, jeszcze do maku się nie dokopałem, ale jest góra taka bardziej, jak się polukrowana. Z ogólną oceną pomyślę jeszcze, bo chyba jeszcze jednego bym zjadł na pożegnanie do ostatniej kawy. Ale ten na pewno ma najlepszy. Potem damy od 1 do 10. Na to. Od 1 do 10? No później, jak zjem jeszcze, powiem, który idzie. Znaczy nie wiem, czy ja jeszcze później będę chciał, jak mam pączka. Na to aż pączkę. Okay, ale tamten był zajebisty, nie? Ten lepszy. Ale ten jest lepszy, zdecydowanie. Dawno taki trochę ten może ma więcej luków, to mam wrażenie, że jest mniej słodki. No. Tamten był taki za słodki, nie? No, naprawdę dużo lepszy. Naprawdę, no, tamtemu bym dał tak 6, a dzisiaj nie miałbym być 4, to 8. Jest super. Mi ciężko powiedzieć, bo pierwszy raz w życiu próbowałem. Ja zostanę po prostu przy tym, że ten jest trochę lepszy niż tamten. Mniej słodki. Ale ja musiałem dać skalę porównawczą, ile lepszy, także jak tam było 6, tu jest 8, także każdy musi... Szukamy w dziesiątki. Nie zdążymy dzisiaj. Ciepły jest? Dużo, ciepły. O ja... Ciepły jest? Ja ciepły jest dobry. Ciekawe, czy złapię pod formę. Nie no, to tak wycieka fajnie, ale nie wiem, czy to jest wycieka. Jakie ciasto świeże, co? Ja pierdolę. Kosmos. No tak, tak. Dunkin Donuts się umywa, nie? A wnętrze płynne jak żółtko takie, także super. No. Ciepły. Dobra, to póki sobie Rafał je, to ja powiem o tym naszym pomyśle. Chcemy zrobić taką serię filmów na naszych kanałach. Każdy z nas będzie miał oddzielną playlistę. Tak myślimy. Chyba
właśnie, że to idzie na playlista na każdym kanale odnośnie zwiedzania. Herkules zwiedza, Grabowski zwiedza, tego by się tam udało na przykład może do każdego na samodzielnie. Byłoby to zwiedzanie, może też właśnie z kosztowaniem jakiejś oryginalnej restauracji, również oczywiście z treningiem koniecznie, no bo jak to są vlogi fitnessowe, no to musi być. A że jeśli lubimy do tego też jedzenie, że mamy też takie elastyczne podejście do diety, że nie jemy tylko pojemników, no to właśnie byśmy pokazywali te ciekawe restauracje. A jeżeli chcecie nas oprowadzić, to piszcie w komentarzach. Może wybierzemy akurat jakieś konkretne miasto, oprowadzicie nas, zrobimy razem trening, coś zjemy. Tak, to była seria, żebyśmy może raz w miesiącu się spotykali, tak może, że na razie tylko wydybamy sobie w jakimś mieście, tak jak teraz w Poznaniu, w połowie drogi. Spotykamy się w mieście, robimy trening, jemy, zwiedzamy, nagrywamy, pokazujemy wam uroki każdego miasta pod względem kulinarnym, jak i tym turystycznym, a do tego pokazujemy wam nasz trening, nasze codzienne życie. Myślę, że pomysł całkiem fajny. Także piszcie w komentarzach, co o tym myślicie. Idziemy dalej. Wylądowaliśmy na sam koniec w Siesta Cafe. Mamy godzinę do odjazdu Rafała, także ostatni rogal na pół, bo już jesteśmy usatysfakcjonowani jedzeniem. Do tego jakaś kawka. Troszkę sobie pogadamy, no i lecę odprowadzić Rafała i sam sobie zorganizuję jakiś powrót. Okej, okay, i ostatnie już chyba rogale. Na pewno jeden z ostatnich klipów nagrywanych aparatem, bo już mi druga bateria. Także na pół rogal. Trzeci. Będziecie mieli ocenę trzech różnych sztuk z różnych miejsc. Kawka z cynamonem. No i tutaj Rafał sobie wziął herbatę z miodem i z cytryną. Smacznego trzeciego. Po pierwszych kęsach Rafał też. I jednogłośnie stwierdziliśmy, że rogale w tym Siesta Cafe najlepsze. Ciasto jest takie mięciutkie, naprawdę urzekło nas to, jak to stwierdziliśmy. Może dlatego, że to jest typowa kawiarnia, nie są sprzedawane tak w budkach na dworze praktycznie, więc nie są zeschnięte. Także test trzech rogali. W tym roku wygrał Siesta Cafe, a za rok zrobimy tour po całym Poznaniu. Może, jak będziemy wszyscy na masie. Będziemy potrzebowali więcej osób może. I będziemy zrobili zbiórkę pieniędzy na te rogale. Ok, jesteśmy już na dworcu, czekamy sobie właśnie na nasze pociągi. Ja do Wrocławia oczywiście. Czekajcie, ostrość. Ja do Wrocławia, Rafał do Gdańska. A tak się złożyło, że pojechamy z 5 peronu. Rafał mi zaraz przerzuci filmy, które ma na swoim aparacie, które przedadzą mi się z kolei do mojego vloga. Także myślę, że to jest dobry moment, żeby mój film zakończyć, bo zaraz właśnie padnie mi aparat. Także jeszcze raz dzięki za uwagę. Hop. Dzięki za przyjazd, Rafał. Do następnego razu. Rafał, do następnego miasta. Widzowie. Do następnego miasta. Cześć. Tramwaj coś długo nie przyjeżdża. Spóźnimy się na pociąg. Jak myślisz? Czemu nie przyjechał? Dlaczego? Kierowca zaropiał. Musimy biec na dworzec.